Cześć, ja jestem Sarcz i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Days Gone. Na początek wybierzmy się do mechanika, bo chciałem tutaj pewne zmiany w moim motocyklu zastosować. Tylko się rozglądam. Mam paliwo, jeśli potrzebujesz. Przede wszystkim ostatnio udało się odblokować nowy wygląd, więc teraz chciałem sobie na to zmienić. Proszę. Ukończyliśmy rozdział fabularny To mój brat, więc takie malowanie się pojawiło tutaj. No i chciałem też wygląd zmienić, przynajmniej w tych elementach, które pozwolą mi zwiększyć wytrzymałość, bo gdzieś tutaj nie mam na przykład w tym przypadku końcówki wydechu i mogę sobie wykupić, żeby zwiększyć minimalnie wytrzymałość, aczkolwiek tutaj akurat potrzebny jest poziom zaufania drugi, ale... Dalej mogę coś sobie wykupić z tego, co patrzyłem. Albo i nie. Dobra, jednak cofam to. Jednak się nie da. Czyli trzeba będzie jednak na ten poziom zaufania drugi poczekać, żeby tutaj sobie to wykupić. A może pani tu później. Ale i na to jeszcze przyjdzie oczywiście odpowiedni moment. Na razie podejdźmy do Riki i zobaczmy, jakie zlecenie tym razem dla nas przygotowała. Dick, bardzo się martwię. Co się dzieje, Riki? Bliźniaczki Butler, Abigail i Gabi. Znasz je? Nie, ale kojarzę dziewczyny. Co z nimi? Pojechały wczoraj na ryby. Jeszcze nie wróciły. Brzeg jeziora jest bezpieczny, o ile trzymasz się z dala od mokradeł. O to chodzi. Nie zaginęły przy Lost Lake. Poszły na wschód, nad rzekę Metolius. Kurde, co im odwaliło? Nieważne. Może uda mi się je znaleźć. Deacon, bardzo ci dziękuję. W tym momencie ja i tak muszę czekać na jakieś komunikaty radiowe, żeby odblokowała się dalsza część wątku fabularnego, dlatego też postanowiłem, że przyjmiemy sobie to zlecenie, zajmiemy się nim i w międzyczasie myślę, że dostaniemy jakąś konkretną informację na temat nowej misji głównej. A tutaj przy okazji jakaś nowa historia nam się szykuje. Miejmy nadzieję, że te dwie dziewczyny, o których wspomniała Riki, że jeszcze żyją. Nam te imiona akurat niewiele chyba mówią, bo nie jestem pewien, czy spotkaliśmy je do tej pory, ale nie zmienia to faktu, że będziemy chcieli oczywiście pomóc. Tym bardziej, że sam Deacon prędzej je zna. St. John. Mark Copeland do Deacona St. Johna. Hej, Cope. Co tam? A tak, chciałem pogadać. Paru moich ludzi weszło na górę Oliri parę dni temu i podobno znaleźli kryjówkę w starej wieży obserwacyjnej służby leśnej. Naprawdę? No tak mi powiedziano. Z tego co wiem, jest opuszczona, ale i to akurat zabawne. Ten, kto tam mieszkał, zostawił motor. I to, jak słyszałem, w niezłym stanie. Serio? No tak. Ale w sumie nie to jest zabawne. Zabawne jest to, że kiedy wrócili tam dzisiaj, żeby go zgarnąć, maszyny nie było. Zupełnie jakby wyparowała. Słuchaj, Cope, to strasznie ciekawe i w ogóle, ale... Wyluzuj, stary. Powiem ci, co jest ciekawe. Moi ludzie mogliby przysiąc, że ten stary motor bardzo przypominał maszynę Boozera. Dobra, czyli podsumowując, Cope. Wleźliście na górę O'Leary, znaleźliście waszym zdaniem motor Boozera i pierwszą rzeczą, która przyszła wam do głowy było: hej, a może wrócimy po niego i go ukradniemy? Zbierzemy złom, Dick. Złom. Ale nie, to była moja druga myśl. Najpierw pomyślałem, co właściwie stało się z Boozerem. Manny mówi, że od dawna go nie widział. Nie wiem, kiedy na niego wpadnę, przekażę mu, że bardzo za nim tęsknisz. Bez odbioru. Mordercy i złodzieje, wszyscy co do jednego. Ilu ludzi dzisiaj zabiliście, co? Copeland zaczyna coraz bardziej węszyć, co? Deacon, jesteś może? Tak, Adi, co tam? Mógłbyś przy okazji wpaść do mnie, do szpitala? A co się stało? Nic, tylko musimy porozmawiać. A, jasne, dobra. Nie musiałem długo czekać, żeby jakieś nowe komunikaty otrzymać i rzeczywiście nowa misja fabularna się pojawiła, ale najpierw skupmy się na tym, co już rozpocząłem, więc tam się wybierzemy, żeby wykonać to jedno zlecenie. Ada Tucker do St. Johna, zgłoś się. Dick, jesteś tam może? Cześć, Tucker. Masz dla mnie robotę? Dobra, to wpadnę do was. Bez odbioru. No a skoro tutaj się rozprawiłem z tymi przeciwnikami, to uwolnimy teraz tego mężczyznę. A jest jeszcze jeden.
Nie zauważyłem go początkowo, ale to nie problem. Jak sami widzieliście. No. Dobra, uwolnimy teraz ciebie. Hej, hej! Będzie dobrze. Hej, hej, słuchaj, w syfie jest niebezpiecznie, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Gdzie? Gdzie? Pokaż mi, pójdę tam! To gdzie go teraz wyślemy? Oto jest pytanie. Obóz żelaznego Majka, aż 1000 punktów zaufania. Kurde, to w takim razie tam go wyślijmy. Hej, idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyłam. Już było po mnie. Jasny kwit. Rozumiesz? Strasznie dziękuję. Bo rany, dziękuję! Dziękuję. Powiedz, że to był Dicko. Będą wiedzieć. Nie wychylaj się i uciekaj. Kurczę, no to w tym przypadku naprawdę sporo tego zaufania byłem w stanie zgarnąć. 1000 punktów to już nie byle jaka ilość. No i niby, kurczę, wyruszyliśmy tutaj drobny kawałek, a dostaliśmy tyle dodatkowych informacji. Dodatkowo ten obóz rzeczywiście poprawiony, jeśli chodzi o poziom zaufania. No ale teraz zajmijmy się tym zadaniem, tylko muszę uważać, bo pokazuje mi w pobliżu przeciwników, ale to pewnie chodzi raczej o świrusów. Tutaj będę musiał coś zbadać. Hej, Ricky, co jeszcze możesz mi powiedzieć? Zanim wszystko szlak trafił, jej rodzina miała łowisko, nad które zawsze chodzili. Zaznaczyłam cię na mapie. Dobra, to zacznę tam, bez odbioru. Okej. Wędka. Tyle, że jedna, to musi być właściwe miejsce. Sprawdzamy w takim razie. Czyli dziewczyny łowiły ryby. O kurwa, łupieżce, Jezu. Czyli w ten sposób będziemy w stanie wytropić Abigail. Którędy szli? Tutaj mamy ślady. Tędy. Jest i krew. Łamała moją głowę. No, brawo, Abigail. Nie poddawaj się bez walki. Ślady prowadzą tą drogą. No, i uważajmy teraz. Tam jeszcze snajper dalej. Trochę ich tu jest. Prawdę mówiąc, dobrze było od snajpera zacząć. Teraz tutaj. Znajdź i uratuj Gabi. Wow, no kurde, ilu ich tu jest? Aha, bo tam jeszcze wilki zaatakowały, to dobrze. Próbuję mnie obejść! Braco, straciliśmy kogoś! Mamy radnego! Trochę dodatkowego zamieszania na pewno nie zaszkodzi. Absolutnie. I teraz tak, weźmy sobie karabin snajperski. Z tłumikiem oczywiście. Nie wiem, czy tamten się ruszy gdzieś na dół, bo bym go w pierwszej kolejności wyeliminował. Widzę, że tak się kręci non-stop. No i oczywiście się ruszył, no. W końcu, Jezu. Niedobrze, niedobrze. Muszę zrobić to szybko. Dobra. Koleś zdjęty, tutaj mamy tego drugiego. Ekstra. Tam jest ładunek wybuchowy? No nie, niekoniecznie. Ale następny delikwent wyeliminowany. Tutaj mamy następnych od razu. Dobrze. Tu na dole jeszcze. Nie wiecie, co się dzieje kompletnie. Ekstra. Zejdźmy może. W międzyczasie trochę się uzupełni, mam nadzieję, skupienie.
tutaj i tak nie pozabieram od nich zbyt wiele rzeczy zapewne. Ekwipunek pełen, tak z grubsza. Wisienka na torcie. Tak. Aczkolwiek puszka stąd zabrana. Dobra, to tylko zbliżyć się chyba do tamtych. Dobra. Tak mi się wydaje. A, tu jeszcze mamy w środku. I to nawet dwóch. A tam też jest chyba Gabi. Tak na marginesie. Dobra, to w takim razie się zbliżę trochę. Proszę bardzo. I teraz uwaga. Nie trafiłem? Nie wierzę. Poddaj się! Rzuć broń! Nie zabijemy cię! Daję ci na to nasze słowo! Coś widziałem. Czy ktoś tam jest? Strzela. Tylko na to cię stać? Tu jest! Super. Nadal jeszcze nie zorientowali się. To może najpierw tego zdejmę, chociaż kurde, przeszedł dalej. Ale teraz by było najlepiej się za niego zabrać akurat. O nie! Ekstra. I jeszcze tylko tamten. Czyli teraz mógłbym ewentualnie go obejść. Przynajmniej spróbować. To mi się przyda. Akurat się zbliża. No i tylko tamci w środku zostali. Tutaj myślę, że sobie karabin weźmiemy. No i teraz tylko, żeby jakoś tu się zakraść. Mogą mnie zauważyć najpierw. Będę musiał szybko zadziałać. Udało się. Może tu. No i proszę. Szybko i sprawnie. No to jazda. To ja może się jeszcze podleczę w takim razie. Bandaż. Teraz poprosimy, co wy tutaj macie. Akurat szmata, czyli wytworzymy sobie ten bandaż jeszcze. I zabierzemy właśnie składniki. Ekstra. A tu jest coś więcej, tak w ogóle. Budzik do wytwarzania wabika. O nie. Jedna z nich nie przeżyła. O ja pierdolę. O Jezu, Abigail. No, przynajmniej zabrałaś jednego z nich ze sobą. Ricky, znalazłem Abigail. Dzięki Bogu, już się... Nie, nie, ona nie żyje, Ricky. Przykro mi. Cholera jasna. Wciąż szukam Gabi. Jeśli gdzieś tu jest, to ją znajdę. Dobra. Dzięki, Dick. Bez odbioru. Czyli Abigail walczyła dzielnie, ale nie przeżyła tego pojedynku. Gabi na szczęście nadal żyje, bo tutaj się najwyraźniej ukryła. Gabi, już dobrze. Hej, 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 nie zrobię ci krzywdy. Ricky mnie przysłała. Zabili mi siostrę. Zabili Abigail. Wiem, wiem, wiem. Przykro mi, a musimy cię zabrać do obozu. Chodź, chodź ze mną. Nie, nie, nie. Dam sobie radę sama, sama. Okej, okay, idź, idź. To nie będziemy jej nawet tutaj zawozić? Najwyraźniej nie. To ufam, że faktycznie sobie poradzi. W obronie słabych. Zdecydowanie szkoda tej Abigail, ale nie mogliśmy tutaj jej w żaden sposób niestety pomóc. Nie było w ogóle takiej opcji. Tutaj ja się jeszcze może po tym obozie rozejrzę. Jestem w stanie przeszukać tych przeciwników. Zabrać mięso wilków, tutaj też ucho rojaka. A później będę już po prostu ruszał do obozu, gdzie zapewne zabierzemy się za dalszą część wątku fabularnego. Hej, Deacon, masz chwilę? Jak William, dawno go nie widziałam. Jak się mam, Boozer? Tak samo jak my wszyscy, próbuję przetrwać. No, to idzie mu lepiej niż nam. Tak. Słuchaj, musisz mieć go na oku. Nie rozumiem. Wiesz, brak ręki to poważna sprawa, musi zmienić swoje życie.
Co to było za życie, Ali? Serio? Jesteś przyjacielem. Jedynym, jakiego ma. Adi ma rację. Zdecydowanie Deacon powinien poświęcić teraz dużo uwagi Boozerowi. Nie wiadomo, co tam się dzieje w jego głowie. Na pewno mocno przeżywa utratę ręki, ale no o tym już mówiłem wielokrotnie zresztą, więc nie będę się powtarzać. I od razu mamy udać się w kolejne miejsce. Patrzcie na tą farmę tutaj. Odwiedź Boozera. Okej, czyli widzę, że Deacon szybko wziął sobie do serca. Boozer ma się dobrze. Przynajmniej żyje. Wziął sobie szybko Deacon do serca radę Adi. Zanim tam wyruszymy, to jeszcze chciałem jedną broń wykupić. Heja, jak leci? Co słychać, Blair? Mianowicie chodzi mi o karabin snajperski, który jest lepszy od aktualnego M40. To znaczy minimalnie większe obrażenia, dużo większa szybkostrzelność, wprawdzie mniejsza moc obalająca, ale tak czy siak zdecyduje się właśnie na ten zakup. Nieźle. Dobra, od razu mam to wyekwipowane, jak rozumiem. I teraz pytanie, czy będę miał też tłumik z automatu? Okej. To zapraszamy ponownie. Tak, widzę, że cały czas mam ten tłumik, który miałem. Jeszcze 46% wytrzymałości, więc na razie to wystarczy. No i okej, możemy bezpośrednio na tę farmę teraz się przenieść. Wygląda na to, że Boozer zabrał się do pracy, chociaż z tą jego jedną ręką pewnie sprawia mu to spore kłopoty. Muszę otworzyć bramę. Boozman, jak się miewasz? No, a jak myślisz? No to narka. Naprawdę? To tyle? No nie żartuj sobie, Deacon. Ej, no poważnie, to wszystko. To tylko po to tutaj miałem przybyć. Come on! No dobra, trudno się mówi. Od razu się kolejna misja pojawiła. No, Deacon chyba nie najlepiej się czuje jako osoba, która miałaby podtrzymywać swojego przyjaciela na duchu. Ale serio, no myślałem, że jednak trochę bardziej się tutaj wykażemy, jeśli chodzi o takie wsparcie duchowe dla Boozera. Hej, Adi, jesteś tam? Tak, Deacon, jestem. Hej, no więc wydaje mi się, że nie jest mi najlepiej. Chyba bardzo się o niego martwię. Tak, ja też. Kiedy był u mnie, był jakiś taki, sama nie wiem, zły, przybity. To będę miał go na oku. Dopilnuję, żeby nie zrobił niczego głupiego, a zobaczę, czy mogę pomóc. Tak, zrób tak. To naprawdę bardzo ważne. Bez odbioru. Deacon teraz więcej pogadał z Adi niż z samym Boozerem. Ale dobra, nie wnikam. Ponieważ jesteśmy tutaj, to chciałem się jeszcze wybrać w tym kierunku, dlatego że już wcześniej sobie sprawdzałem mapkę z... Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Żebym teraz dokończył. Sprawdzałem sobie wcześniej mapkę, gdzie są tutaj jeszcze jakieś punkty kontrolne Niro, czy też tereny badań Niro, a także obozy wypadowe i właśnie w tym miejscu coś mamy, a także i w tej okolicy, gdzie jeszcze do tej pory mnie nie było. Więc na początek ruszamy tutaj na tereny badań Niro. Jakiś miesiąc przed tym całym zamieszaniem napisałem w swoim biuletynie pożegnanie z wolnością, żeby robić roczne zapasy żywności i wody. Bo wiedziałem, że cokolwiek nas czeka, ledwie 9 posiłków dzieli nas od anarchii. Pomyślałem, że jeśli kilka osób będzie przygotowanych, tych, którzy mnie posłuchają, to może przetrwamy, kiedy wszystko wreszcie runie nam na głowę. Ale nie posłuchało mnie ich tyle, na ile liczyłem. Kurde. A teraz kończą się zapasy i ludzie zaczynają głodować. Pamiętacie bajkę o mrówce i koniku polnym? My, mrówki, które przygotowały się na spodziewaną katastrofę, nie mieliśmy serca, żeby pozwolić umrzeć wam, konikom polnym, tańczącym, kiedy świeciło słońce i nie przejmującym się nieszczęściami, które miała przynieść przyszłość. A teraz wszystkim nam przyjdzie za to zapłacić. Czy umrzemy z głodu? Nie wiem.
W wodzie zaczyna brakować ryb. Zwierzyny jest coraz mniej. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem kozła czy łanie. Ale jedno wam powiem. Nie zwrócimy się przeciwko sobie. Co to, to nie. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Pieprzona teoria spiskowa. Z tego, co mi wiadomo, koniki polne uzbroiły się po zęby, przeprowadziły atak, powybijały te cholerne mrówki i wszystko pozabierały. No więc, jeśli chcesz posługiwać się przypowieściami, to wybierz odpowiednie. Powiem wam, że wolałem najpierw odsłuchać tego, co tutaj Copeland ma do powiedzenia, żeby nie przerwało całej audycji. I teraz tak, no bo oczywiście tutaj sobie ulepszymy znowu postać, tylko muszę się zastanowić, w jakim kierunku w tym przypadku znowu iść. Zdrowie, skupienie, kondycja. Sam nie wiem, czy jeszcze rozwijać to jakoś bardziej porówno. Może teraz znowu pójdziemy trochę w skupienie. I nie wiem też, czy tutaj nie zajrzeć do tej jaskini, chociaż... Ricky, znalazłem ją. Żyję. Deacon, dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała iść ze mną, więc musisz wysłać kogoś, kto ją zna, dobrze? Jest już w drodze do obozu. Dobrze, dobrze, pewnie. Bez odbioru. No, Deacon, trochę już czasu minęło, od kiedy uwolniłeś tę dziewczynę, ale okej. W każdym razie nie wiem, czy ruszać do tej jaskini, bo tam może być horda. Może za chwilę to sprawdzimy, jak będziemy słuchać kolejnego nagrania. Deacon St. John, jesteś tam? Tak, Mike, jestem. Ricky powiedziała, co zrobiłeś, jak uratowałeś Gabi. Chciałem ci tylko podziękować. Pamiętam jeszcze, jak biegała w pieruchach. Spoko, Mike. No, tylko żałuję, że nie zdążyłem z Abigail. Zrobiłeś, co mogłeś. Jestem zobowiązany. To na razie. Dobrze, że jesteś. Mike, bez odbioru. Teraz nie nadążam z odsłuchiwaniem tego wszystkiego, bo ciągle się ktoś odzywa, a nie chcę tego też przerywać. Mikrorejestrator. Zobaczmy. Spokojnie, zaraz to sprawdzimy. Kolejny iniektor Niro. Dobrze. Na początek iniektor i zainwestujmy rzeczywiście w skupienie. To mi pomoże nie zasnąć. A teraz posłuchajmy. Notatka terenowa 1960. Podaliśmy 1000 mg ketaminy osobnikowi żeńskiemu. I przystępujemy do... Co to za dźwięk do diabła? To było z tego czegoś? Tak, jeśli chodzi o drugie pytanie. A to coś to Homo sapiens mutans. Samica, oznaczona jako obiekt F37. A na pierwsze pytanie staramy się właśnie znaleźć odpowiedź. Pierwszy raz to słyszę. Możesz się odsunąć? Proszę. Dzięki. Staw skroniowo-żuchwowy obiektu jest zdeformowany i wydłużony o dodatkowe 100 mm. Nie patrz na tę szczękę. Jest strasznie rozciągnięta. Przecież to robię, kapralu. Patrzę na szczękę. Poczekajcie, oznaczę sobie tylko kolejny cel. Gdzieś tutaj, powiedzmy. Nie wiem, czy tą stroną mogę przejechać. Bardziej chyba tędy. Kontynuując. Krtań cały czas się powiększa. Uciska na położoną pośrodku tarczycę i wiązadła boczne. Zmutowana tkanka jest... O, to się budzi! Dobra. Cholera! Dawaj, przetrzymaj ją! Co do cholery? Kolejny... Co ty do diabła zrobiłaś? Ciągnie na nas całą. Śledziliśmy i badaliśmy ten obiekt od ponad 3 miesięcy. Idiotka! Nie miałam wyboru! Weź, zejdź mi z drogi. Wygląda na to, że na tym nagraniu było słychać kolejny rodzaj świrusa. Właśnie tak. Chyba wystarczy. Rodzaj świrusa, z którym jeszcze do tej pory się w grze nie spotkaliśmy, aczkolwiek z materiałów przedpremierowych domyślam się, o jakiego świrusa może chodzić. Może też na razie nie będę zdradzał zbyt wiele, bo pewnie i tak przyjdzie taki moment, że napotkamy właśnie na takowego. Na razie ruszamy tutaj. Obóz morderczych włóczęgów.
Widziałem już kiedyś tych dupków i muszę ich załatwić. No i właśnie chciałem powiedzieć, że gdzieś w tej okolicy powinniśmy mieć obóz i faktycznie jest takowy, więc na tym się teraz skupimy, bo przynajmniej jak sobie to odkryjemy, to też odblokujemy kolejny punkt szybkiej podróży, a akurat w tej okolicy się przydadzą, to na pewno. Tutaj amunicja. A, tylko 5 naboi do pistoletu. Dobra, to powiem wam tak, nie wiem czy tutaj jechać dalej, wydaje mi się, że lepiej będzie już przejść pieszo. Zawsze się przydają. Dlatego, że zawsze może się tutaj znaleźć nam jeszcze ewentualnie jakiś snajper. A nie chciałbym, żeby mnie przedwcześnie wypatrzył. Więc na razie podejdźmy troszkę bliżej. Zobaczymy, jak wygląda tutaj sytuacja. Naprawdę mamy niezły widok na okolice. Mam nadzieję, że przynajmniej kilku przeciwników będę w stanie dzięki temu sobie oznaczyć. Chociaż i tak tutaj na razie zbyt wielu to ich się w oczy nie rzuca, ale powolutku się pojawiają następni. Nie wiem, czy tutaj wyżej też mogę jeszcze na kogoś liczyć. No bo na razie to tylko 4 chyba sobie oznaczyłem. Taki obszar aż się prosi o to, żeby jeszcze tutaj zlokalizować następnych. Tylko gdzie oni mogą być? Na razie rzeczywiście podejdę troszkę bliżej. Banda jebanych morderców. Nie mogę pozwolić, żeby któryś z nich uciekł. No i widzicie sami, ma być ich aż 15, a tam mamy gdzieś snajpera. No tylko, że tutaj go nie widać. Cześć, czy ktoś nas zgarnął? Cześć, Dick. Tak, jest okej. Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. W końcu wszyscy wiemy, co znaczy kogoś stracić. Tak, to prawda. Tak, to do zobaczenia, Ricky. Pierwszy załatwiony. Teraz pozostali. Dobrze. Tamtego bym zdjął, ale jeszcze poczekam, niech się trochę zbliży, bo na razie jest dość daleko. Czyli obóz musi być spory, skoro tutaj mi kurde nie pokazuje. Dobra. No. Dobra, zdjąłem go, ale niestety drugi się zorientował. Zaraz może tutaj podejść. Czekajcie, ja sobie przygotuję też karabin snajperski. Zdołałem uciec w porę, więc na razie nie wiedzą, gdzie jestem. To się za chwilę oczywiście może jeszcze zmienić. Przyjdą zapewne następni. Rozprawię się z tym. Ekstra. Teraz tam jeszcze. I co dalej? Na razie nie widać nikogo w pobliżu, więc muszę się trochę bardziej zbliżyć. Tutaj mamy kolejną. Wow, jest ich więcej. No nie, poważnie. Kurde. Teraz mam problem, znowu się muszę wycofać. Ona tu zapewne wejdzie za momencik. Czy jednak sobie odpuściła? Dobra, może trochę podejdę bliżej. Tam poszła. A, tutaj następni. No nie no, znowu się uchyliła w ostatniej chwili, kurde. Banda morderczych sukinsynów. Lubicie napadać na innych, co? Ale przynajmniej, kurde, ten karabin snajperski też ma więcej naboi. Uwaga. Ekstra. Jeszcze 8. No, z takiej odległości ciężko jest trafić. Ta celność nie jest największa. Ale dobra. Czyścimy okolice. A, bo oni stąd wychodzą. Patrzcie, miał osłonę jeszcze. Dobra. Tutaj następny.
Teraz cię mam, Dudku. Biegnie, biegnie następny. Chodź tu. Idealnie. Nie bawimy się już w tłumiki. Po prostu czekamy na następnych. Muszę przeładować. Tędy akurat już nie przychodzą. Czyli wydaje się, że pozostali będą nadal tutaj. A więc przejdźmy. Widzę wroga! Celny strzał. Co my tu mamy? Czyli tak, szmata, więc weźmy bandaż i wytwórzmy. Od razu uzupełniamy sobie zapasy. To się przyda. Maczety to ja nie chcę. Co my tu mamy? I ostrożnie, bo tam mamy tego snajpera. Wreszcie udało się go namierzyć lepiej. Tu są następni. Dobra. A więc mamy was. Zdjęty. Trzeba się wycofać. Ostatni. Zaraz będzie po wszystkim. I rzeczywiście został nam tylko snajper, który chyba się nawet zbliża tutaj. Co ciekawe. To się świetnie składa. To tyle? Nie stać was na więcej? Tak myślałem. Następnym razem nie zasadzajcie się na niewłaściwego gościa. Ciekawe, czy mieli tu w okolicy jakiś bunkier. Założę się, że tak. Lubię zawsze, jak słyszymy takiego wkurzonego Deacona. Zachowam na później. Tutaj sobie pułapkę już ustawiali skubani. Bunkier to my już widzieliśmy, bo oni wychodzili z tamtego bunkra. A co ciekawe, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, żeby w innych miejscach tak robili. To jest tutaj. No to i właśnie, tak. Czułem, że gdzieś tu jest. Fajnie, bo wreszcie będę mógł sobie nowy przepis odblokować. Już trochę czasu minęło od ostatniego momentu, jak właśnie taki obóz sobie oczyszczaliśmy. Potrzebuję złomu. Złom jeszcze zabrany. I tutaj tak z grubsza to by było chyba wszystko. Pewnie od nich wiele nie dostanę. Ekwipunek pełny. Jeszcze jeden niby. O, akurat tutaj udało się coś zabrać. No i super. Czyli tak to wygląda. Będę musiał sobie znowu tłumik wykupić, tym razem do broni snajperskiej, do karabinu snajperskiego. No i wejdźmy do bunkra póki co. Akurat robi się chyba ciemno powolutku, więc też będzie okazja, żeby się przespać do rana. Na razie zejdźmy sobie tutaj. I w ogóle tak się składa, że niedaleko tego miejsca mamy też jeszcze tereny badań Niro i punkt kontrolny Niro. Gdzieś właśnie w tych okolicach tutaj. Więc w którymś z najbliższych odcinków też będę mógł się za to zabrać, a będzie to o tyle też usprawnione, że będę już miał punkt szybkiej podróży odblokowany. Co my tu mamy? Mapa. Tak jest. Dziękuję bardzo. Misja wykonana. Znowu zaufanie wzrasta. I mamy przepis. Tym razem na bełt zapalający. O proszę. Schemat. Pomyśleć, że jeszcze za bardzo nadal nie miałem możliwości, żeby sobie wypróbować tamten bełt, który powoduje, że przeciwnicy wycinają się nawzajem, ale to dlatego, że karabin snajperski mi tutaj bardziej odpowiada od kuszy. Nowe przedmioty, a właśnie, bo ten karabin oczywiście się dodał i fajnie przede wszystkim, że ma więcej amunicji. Nie tyle w magazynku, ale że mogę ogólnie więcej amunicji przenosić. No i dobrze, skoro mamy punkt szybkiej podróży odblokowany, tak samo mapka się też pojawiła i widzicie sami, że faktycznie w tej okolicy jest jeszcze punkt Niro i tereny badań Niro, więc gdzieś tam w przyszłości pewnie się tym zajmiemy, aczkolwiek nie zapominajmy też o misji fabularnej. I co ciekawe, tutaj mamy też historyczny znacznik. To wiecie co, skoro ja w tej najbliższej okolicy w tym momencie jestem,
to może zanim się z wami pożegnam, to jeszcze tam się w takim razie szybciutko udamy. Bo najprawdopodobniej ten znacznik, ta tablica, którą tam spotkamy, pewnie mi powie coś na temat akurat tej miejscówki. Tylko jedynie się zastanawiam, którędy byłoby dobrze przejechać. Albo raczej przebiec, bo motocykl, jakby nie patrzeć, jest i tak dalej, akurat w tamtą stronę też. Więc dobra, po prostu sobie pobiegniemy i przy okazji później będę mógł też przetransportować swój jednoślad. A, albo to właśnie ta miejscówka będzie teraz opisana bardziej. No to też zobaczymy, bo przejeżdżaliśmy tędy rzeczywiście. Proszę, proszę. Ciągle dowiaduję się nowych rzeczy. Kopalnia Farciarz, kopalnie gorączki złota. Co wy nie powiecie? To gdzie to będzie teraz? Chętnie się dowiem czegoś na temat tych kopalni tutaj. Nie wiem, czy to będzie coś dalej. Tutaj, numerek 42. Kopalnia Farciarz została założona w roku 1904 w celu wydobywania złota z gór podczas oregońskiej gorączki złota. Okej, dalszą część artykułu mogliście sobie przeczytać. Ja tutaj ewentualnie też jestem w stanie jeszcze sobie coś pozbierać. Rozumiem, że w samej kopalni niczego nie znajdę. Nawet widzę, że nie mogę tutaj wejść, a może dopiero jakaś misja mnie tutaj poprowadzi. Bo to też, kurczę, wygląda na taką lokację nie tyle rozbudowaną, co po prostu zaprojektowaną jakby z myślą właśnie o jakiejś misji. Aż dziwne by było, gdyby tutaj było coś takiego, gdzie nie da rady. Tak naprawdę byśmy nie musieli się nawet dostać. No dobra, bo już naprawdę się ściemniło, więc pora, drogi Deaconie, żebyś powrócił sobie do obozu i się przespał. A w następnym materiale najpewniej spotkamy się w obozie Żelaznego Majka, gdzie dalsza część wątku fabularnego już na nas czeka. Na razie to wszystko, cześć!